Francji, który zajął 10 miejsce. I Piotrek już w powietrzu. Ładnie nad bólą. I to jest piękny skok, ależ mówiłem, znakomite otwarcie przez biało-czerwonych. Dokładny ten gest Piotrka to jest taki skok, na jaki czekamy, na jaki on czeka. To jest ten skok, który wlewa tę wielką radość w nasze serca. 129 metrów Piotra Żyły. No znakomicie otwieramy ten konkurs. No lepszego początku, Staszek, chyba nie mogliśmy sobie wymarzyć. Tak, tutaj Piotr sprężył się na ten skok konkursowy. Radość w naszym sztabie szkoleniowym. Maciej Maciusiak, Michał Doleżal. Brawa dla Piotra. 136,7 punktów. Wyprzedzamy Słoweńców o prawie 20. Klemens Murańka powraca do składu drużyny po kilku latach przerwy. Był przecież w zespole, który sięgnął po brązowy medal Mistrzostw Świata w Falun w 2015 roku. Zakopiańczyk już na rozbiegu, już zielone światło dla Polaka. Już Klemens w powietrzu. Ładnie, spokojny lot. O, ponad 120-metrowy skok, troszkę niepewne to lądowanie, ale nie było źle. Zobaczmy, jaką tutaj odległość zmierzą sędziowie. 122 metry dalej od Petera Pełca, ale 2 metry krócej od Junshiro Kobayashiego. Warunki nadal niekorzystne, wiatr wiejący z tyłu skoczni. W przypadku skoku Klemensa Murańki było to 0,4 metra na sekundę, dodanych 5,4 punktu. Polacy oczywiście Japończyków wyprzedzają, mieliśmy nad nimi dużą przewagę. W składzie Żyła, wolny stok kubacki. Zwycięstwo później w Klingenthal, o czym już wspominałem podczas dzisiejszej rywalizacji w kontekście Japończyków. No ale teraz najważniejsze to, co tu i teraz, a tu i teraz skok Dawida Kubackiego. Ładnie przeszedł nad bólą, teraz nabrał tej wysokości, pięknie! Klasa, klasa skoki, naprawdę te, które oglądamy w wykonaniu podopiecznych Michała Doleżala. Piotr Żyła 129 metrów, 122 Klemens Murańka, no a teraz 131,5 metra Dawida Kubackiego. To jest najdłuższa odległość na razie całej pierwszej serii. Oczywiście 10. platforma startowa, ale patrzę na warunki. 7,4 punktu dodatkowo dla Dawida Kubackiego i będziemy znowu odjeżdżać gorąco w to wierzę rywalom. Wysokie noty od sędziów, proszę zobaczyć, dwie dziewiętnastki, które pojawiły się w ocenie i w tej chwili biało-czerwoni. 8. platforma startowa, dość asekuracyjnie tutaj sędziowie ustawili rozbieg, wiatr wiejący z tyłu skoczni już z siłą blisko 1 metra na sekundę i miejsce na belce zajął Kamil Stoch, zwycięzca wczorajszych kwalifikacji, 132 metry uzyskał wczoraj, jak poradzi sobie dzisiaj, trzymajmy kciuki, Kamil już na progu, już się wybił. Leci Kamil, leci, leci jak najdalej. No, zrobił co mógł chyba w tych warunkach, ale to był tylko skok wylądowany w okolicach punktu K. Wiatr 0,7 metra na sekundę w plecy, 118,5 metra. Minimalne, przypomnijmy, różnice między prowadzącymi Austriakami, drugimi Polakami i trzecimi Niemcami. No i musimy teraz poczekać, jak odpowiedzą rywale. Kamil w tych warunkach, przy wietrze 0,7 metra na sekundę wiejącym w plecy, dodanych widzimy ponad 12 punktów. Poradził sobie tak, że wylądował, uzyskując 118,5 metra. Proszę zobaczyć, jak wygląda klasyfikacja po pierwszej serii. Niemcy, Austria, Polska, blisko siebie, no ale mamy dość sporo do odrobienia. 7,6 punktu przy równo skaczących Niemcach i Austriakach. Norwegowie przesunęli się z 6 na 4 miejsce, dalej Japonia, Słowenia, Rosja, Szwajcaria. I to, o czym wspominaliśmy, z konkursem pożegnali się nasi południowi sąsiedzi, czyli pożegnali się. Pierwszy skok Piotrka, 129 metrów. Byliśmy na prowadzeniu po pierwszej grupie. Piotrek wziął głęboki oddech i ruszył. Patrzę na warunki, w jakich skacze. Około 0,4 metra na sekundę wiatru bijącego z tyłu skoczni. Podobnych skakał podczas pierwszej serii i również dobrze. Ponad 125 metrów, okolice 125 metra w wykonaniu Piotka. Dwa równe skoki, 129, teraz 127,5. 2,5 metra bliżej od Timiego Zajca. Piotr Żyła, ale przecież my nad Słoweńcami mieliśmy ogromną przewagę. A teraz 127,5 metra, dodatkowo 5,4 punktu za wiatr dla Piotrka Żyły, a w zasadzie dla biało-czerwonych, bo oni wszyscy pracują na jeden rachunek. I jesteśmy na pierwszym miejscu, 46,6 punktu przed Japonią. Dzisiaj tym czwartym ogniwem w ekipie biało-czerwonych, w ekipie Orłów Michała Doleżala w pierwszej serii. 26-letni skoczek Towarzystwa Sportowego Wisła Zakopane wylądował na 122 metrze. No a teraz trzymajmy kciuki, popatrzmy, gdzie będzie w tym drugim skoku. Już w powietrzu Klemens.
O, ładnie! Dobry skok! Ponad 125-metrowy. Tego nam właśnie było potrzeba. Traciliśmy, przypomnijmy, po pierwszej serii do prowadzących Niemców 7,6 punktu. Teraz Clemens 126 metrów. No i mamy nadzieję, że ten skok zdopinguje także i pozostałych Dawida Kubackiego, Kamila Stocha. No a czy pozwoli nam już teraz przybliżyć się do tego pierwszego miejsca? No musimy poczekać na skok Filipa Aschenwalda, a kończył będzie tę grupę Pius Paszk. Brawa dla Clemensa, bardzo dobry skok, 126 metrów, łączna nota Polaków po 6 skokach to 786 punktów. Dawid Kubacki. Przypomnijmy, pierwsza seria 131,5 metra. Wtedy byliśmy na drugim miejscu po tej trzeciej grupie, bowiem Daniel Huber zaskoczył tutaj wszystkich skacząc 131 metrów. Dawid! Teraz mocno, teraz daleko. Patrzę na warunki, pół metra na sekundę wiatru z tyłu skoczni. Mocne wybicie jak zwykle. No i teraz daleki skok Dawida Kubackiego. Troszeczkę pofalował w powietrzu. Musiał tam łapać tę równowagę. Patrzę na odległość 130,5 metra, a więc to jest najdłuższy skok w tej grupie. To w ogóle no, 131,5 miał Michael Heibeck, 130 Timi Zajc w serii finałowej, 130,5, a więc to jest druga odległość, o ile się nie mylę, Dawida Kubackiego w tej serii. W tej chwili Polacy wskakują na pierwsze miejsce, 61,8 punktu przewagi nad Japonią, no ale przecież... I patrzą na Kamila Stocha. Ktoś by powiedział, no podium już mamy. Nie, jeszcze nic nie mamy. Kamil musi skoczyć, musi wylądować, musi zaliczyć tę próbę. A wtedy wszystko będzie jasne. Tak, tutaj 106 metrów do tego, by pokonać Norwegię. Ale my wiemy, z kim walczymy. Z Austrią i z Niemcami. Kamil już w powietrzu. Ładna, nienaganna sylwetka i okolice 125 metra. Może ciut dalej, jak zobaczyłem. Nie jest Kamil zadowolony z tego skoku. Patrzy na warunki, w jakich skakał. Stylowo, owszem, nienagannie, ładnie, jak zwykle, no to jest stylista, on pięknie wygląda w powietrzu, znakomicie ląduje, stąd też jak najbardziej wysokie noty powinny być od sędziów, myślę po 19 punktów za ten skok powinien dostać Kamil, proszę zwrócić uwagę na to lądowanie. Zadowolony sztab trenerski, Grzesiek Sobczyk, tam Piotr Fijas, Michał Doleżał.